Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. A my wam cydry tęcza i wiadro brokatu. Kawę z wróżką, czas zacząć. Patrzę tylko, czy mi wszystkie kamery dobrze chodzą. Tutaj chodzi na pewno dobrze. Także będziemy sobie sprawdzać energetykę tygodnia i będziemy sobie tudzież również ogłoszenia wiedźmofialne zapodawać. Mam nadzieję, tam chwilkę wam dam na zgromadzenie się. A i tak się spóźniłam 2 minuty. Także mam nadzieję, że już czekacie. Witam Renatę, Liliannę i Jolę. Halo, halo. Halo, halo. Słuchajcie, dobra, ja sobie przytasuję karty. I będziemy patrzeć, co tam słychać. Ja dzisiaj się śmieję, że w troskliwe misie, ale misie ze prezentami. To oczywiście jest piżama, żeby nie było wątpliwości, ale taka, że zacna. Że zacna piżama, ludziom się pokazać można, a o misie chodziło i ma prezent i ma różne ważne rzeczy świąteczne, więc i są misiami, czyli moje zwierzę mocy. Było, nie było. Dobrze. Petersunia, Klara. Ja przetasuję karty i już będziemy patrzeć, jak się ten tydzień będzie nam w energiach rozkładał sobie. Pogotowie run i żywiołów już macie na wszystkich mediach, czyli zdjęcie umieszczone losowałam wczoraj niedziela, więc można się wesprzeć swoimi runami. Ja mam wodę i lagus. W ogóle dużo wody było, jak wczoraj losowałam. Tam chyba były 2 ziemie z 2 powietrza, a resztę to autentycznie woda, 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 woda. Emocjonalność idzie nam. No, Wenus w retrogradacji do 26 stycznia, tak? Chyba tak. Chyba tak. A przy okazji jeszcze święta. No więc emocjonalność. Dobra, zobaczymy, jak ten świąteczny tydzień będzie nam się rozkładał. Mam nadzieję, że dobrze, nikt się nie pozabija przy stołach. I zobaczymy. No, było dużo wody i jest emocjonalność. Królowa Pucharów, patrzę, czy na YouTube widać, widać. Królowa Pucharów, która pokazuje nam właśnie tą naszą wewnętrzną emocjonalność, wewnętrzną kobiecą stronę naszej mocy. Dzień poniedziałkowy, który tak naprawdę w emocjach, ale mogą być one pozytywne, dosyć spokojne. Ja nie mówię o sprzątaniu podłóg, myciu okien i całej reszcie, którą muszę zrobić, ale oddanie się właśnie typu plan, lista, odhaczanie z jednej strony, a z drugiej strony poświęcenie czasu sobie, ale i bliskim, będzie w bardzo dobrym trybie, w bardzo dobrym guście. No i tą emocjonalność, taką dobrą i pozytywną, możemy stanowczo odebrać. Także poniedziałkowy dzień, no Królowa Pucharów to jest w ogóle woda w wodzie. Na kursie będę wam tłumaczyła, dlaczego tak. Więc trochę mymła w mymle, ja mówię. Ale i rozmymłanie czasem jest potrzebne. Także tak. Dobrze, wtorek, dzień marsowy, czyli tak naprawdę mocna, silna męska energia i w 9 mieczy jest ukryty. Więc należy pamiętać o tym, żeby nie wchodzić we własne lęki. Ja zawsze będę powtarzała takie powiedzenie, taki mem, że wszystko to, co najpiękniejsze i to, czego najbardziej oczekujemy, jest poza naszymi lękami. Często boimy się za coś wziąć, czegoś powiedzieć, czegoś zorganizować, bo boimy się, jak wyjdzie, jak zostaniemy postrzegani. I jeżeli wyjdziemy poza własne lęki, to wtedy dobrostan może nas czekać. No a wtorek właśnie taki lękowy. To trochę bezsenność, to trochę jakaś kłopotliwość. Niemniej można będzie to ogarnąć, bo po to karty wią, żeby ogarniać takie rzeczy. No, wtorek nie sypie nam tutaj z rękawa cudnych energii. Jeżeli chodzi o środę, no to po takim lekko emocjonalnym, ale w złym tego słowa znaczeniu wtorku mamy wzrost i mamy na zasadzie sukcesywnego dochodzenia do punktów, które chcemy osiągnąć. Czyli tak naprawdę cele osiągamy przez rzetelność, rzemieślnictwo, przez wykuwanie w materii pewnych rzeczy, które wiemy, umiemy, potrafimy. To jest czas na placki, nie wiem, na tworzenie czegoś ręcznie. No, że mamy ten świąteczny tydzień, to najczęściej tworzenie polega na robieniu bałaganu.
Ale tak to wygląda. Środa super fajna ze wzrostem. W czwartek będziemy musieli uważać, bo przy wieży mogą nadejść zmiany. Słuchajcie, żyjemy w takich lekko niepewnych czasach, więc nawet jeżeli wydaje nam się, że możemy pewne rzeczy zaplanować, to może się okazać, że czwartek może nam przynieść zmianę tych planów, nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że okoliczności nas do tego zmuszą. Oprócz tego czwartkowa energia niesie ze sobą złamania, wypadki, więc oczy dookoła głowy, żebyśmy, wiecie, wypadki to też może być na zasadzie, nie wiem, potkniemy się w sklepie biegnąc po karkówkę, ale należy uważać, żeby w ferworze przygotowań wigilijno-świątecznych nie ponieść jakichś strat po prostu. A mało tego, może ten piorun dupnął w rabarbar, ta wieża pokazuje, że nie musimy robić pewnych rzeczy, że możemy skończyć z działaniem na siłę, że możemy zmienić plany dlatego, że nie mamy na nie ochoty. Może właśnie w ten sposób należałoby wykorzystać tą czwartkową energię, która sprzyja temu, żeby zmienić coś, bo już ta zmiana leci z góry. Może tak być, może tak być, także czwartek. No i co? Dzień wigilijny. Poczekajcie, mamy 21, czyli jutrzejsze przesilenie. Jest takie sobie tak. Ale teraz sprawdzamy katolicką wigilię. Rycerz miecz. No słuchajcie, może być ostro cięto, ale dosyć konstruktywnie. Nawet przy jednym stole rozmowy, teraz tak, uwaga, trzy tematy, których teraz nie poruszamy. Kiedyś były dwa. Religia. Ewentualnie jak ktoś poruszy, należy się nie przy swoim upierać. No słuchajcie, no my nie musimy udowadniać. My nie musimy udowadniać, że Jesus się narodził, czy nie narodził, że Mitra się narodził, czy nie narodził. Whatever. Whatever. Czarownice nie muszą, one wią. Nie muszą. Nie musimy udowadniać, czy Srys jest lepszy, czy 8 gwiazdek, czy 4 gwiazdki. Nie musimy udowadniać. Teraz nie musimy udowadniać, czy ktoś się oczkował, czy nie oczkował. Pamiętajcie, nie musicie. Informacje przekazujcie rzetelne i fajne, bo przy rycerzu mieczy można będzie. Natomiast udowadnianie swoich racji... Rycerz mieczy jest najszybszą, jeżeli mówimy o prędkości, o speedzie, najszybszą kartą tarota w informacjach, w działaniu. Więc wykorzystajmy to, bądźmy z polotem. A jeżeli ktoś poruszy w naszej obecności, w naszej przytomności, jak to się onegdaj mówiło, że nie wolno siadać w przytomności króla, nie? Czyli jak nie śpi, albo jak żyje, chyba że się dostanie pozwolenie specjalne, to powiedzmy, ale to jakby lulaj, że Jezuniu, albo zawsze można zacząć śpiewać, jak jest niewygodny temat, wtedy wezmą nas za wariata i mamy święty spokój. W zasadzie to jest bardzo dobre. I na przykład ktoś mówi tak, a ty jesteś oczkowany, nie, przy rodzinie, bo ja tu jestem, albo ja nie jestem, nie? Zależy, jakie tam mamy poglądy, odwrotne w każdym razie. A my tak, Bóg się rodzi! Jesteśmy wariatem, mamy święty spokój. Wiem, że wrzasłam, przepraszam ludzi na słuchawkach. Ale Bóg się rodzi z najlepszą kolędą ever do wrzaskiwania, uwielbiam to. Sobota. To już po obfitych posiłkach, jeszcze bardziej obfite posiłki. No, powiem wam, dziewiąteczka buław niesie ze sobą stagnację, zatrzymanie, ale w dobrym, pozytywnym miejscu. Więc myślę, że będzie to dzień pod tytułem dokańczamy wszystkie możliwe pierogi świata. Super, super bezpieczny i fajny. Niedziela mamy pustelnika. Czyli tak naprawdę wracamy, izolujemy się i odpoczywamy od naszego najkochańszego towarzystwa. Także taki święty spokój niedzielny tutaj istnieje. Powiem wam, że tak jak stawiamy te karty tygodniówki tutaj, Anna dośpiewała moc truchleje, ale ja wam powtarzam od lat, że jak jesteś brany za wariata, masz naprawdę życiowy święty spokój. To działa. I nie trzeba zrobić tam nago ganiać pośladkami świecić. Można zrobić siebie wariata po prostu na przykład śpiewając. I ludzie tak patrzą i tak, już nie wiadomo co z tym zrobić. To jeszcze nie etap na zamknięcie, ale już nie etap na normalność. Spokój święty po prostu, święty spokój, nikt wam nie dokucza. A tu akurat Bóg się rodzi, moc truchleje. Niechaj, że azalisz będzie. No i właśnie, jak tak patrzę na te karty, to ten tydzień i tak jest najtrudniejszy, bo te inne tygodnie to one były takie lajtowe, fajne, fajne. A tu wtorek i czwartek mamy w dosyć mocnych mocach, więc trzeba uważać. Ewa mówi, że będzie w pracy śpiewać Anglikom.
Wariatów się nie tyka, wariatów się omija z daleka. Nawet jak są sympatyczne wariaty, to ci tam palcem pokaże się, mówi, zobacz, jaki sympatyczny wariat. Ale się ich poważnie nie traktuje i to jest rewelacyjne. To jest rewelacyjne. Na jednorożca wszystko działa. Słuchajcie, przyszedł czas na zapalenie świcy, więc azalisz odpalamy. Nasze tygodniówki. Ja wiem, że jest zawsze błogosławieństwo, zawsze, prawie zawsze błogosławieństwo tygodnia w niedzielę. Ale tutaj sobie podtrzymujemy tą dobrą energię. Zaraz muszę na środek, nie wiem czemu, dobra. Żeby żywioły nam towarzyszyły, siedziały z nami razem przy stole wigilijnym, ponieważ my, kochając swoich bliskich i swoje rodziny, często mamy na nich alergię jednocześnie. To jest w tym samym czasie mam ochotę cię przytulić i jednocześnie udusić. Tak jak Pink śpiewa, tak? At the same time, I wanna hug you, I wanna put your neck. No, dokładnie tak. Więc żeby nam tam wyluzowały atmosferę przede wszystkim, żebyśmy te święta, czy wikańsko-pogańskie 21, czy tradycyjne. Ja zawsze mówię, że ja może nie świętuję świąt, tylko podtrzymuję tradycję. Także tak, żebyśmy spędzili w miłej, fajnej atmosferze, żeby nam się dobrze działo, bezpiecznie, przy poruszaniu się, przy jeździe w tą i z powrotem, żebyśmy byli pilnowani przez cztery żywioły, żeby dodały nam swoich cech i możliwości. Tak się dzieje, a więc tak jest. Tak to będzie. Patrzę, ile nas jest. Dobrze, słuchajcie, jeżeli macie urodziny od dzisiaj do niedzieli, dawajcie znać, Dorota będzie spisywała. Ja wam będę stawiała przesłanie urodzinowe. No to słucham. Aha, a Kaśki mama, Helena, 25 dnia. Dobra, Helena, normalnie pani Helena, przesłanką. Będziemy się można Bogu Rodzice też może. A Bogu, no Bogu Rodzica mogłaby zawać albo Rota, nie? Ale właśnie z takich piosenek, wiecie, tam takich naszych takich, konkretnych. Nie rzucim ziemi, skąd nasz. Już nikt nie może powiedzieć ani tak, ani nie. Bóg się rodzi, moc truchleje też nie można. Bo w sumie nie można ani zaprzeczyć, ani zganić. Ktoś po prostu stoi i śpiewa. Gorzej, jakbyśmy tam, ona tańczy dla mnie, no to nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ale takie poważne, patriotyczno, normalnie chrześcijańskie. Krękajcie narody. Dobra. Przesłanko. Mama powinna zachowywać się jak mama. Zresztą, z drugiej strony należy jej na to pozwolić, bo ja przypuszczam, że nawyków iluś letnich to się tak mocno nie... A gdzie idziesz, a dokąd idziesz, a z kim będziesz, a czemu tak długo? Nieważne, ile masz lat. Nie, nieważne. Nie walczmy z tym. Przytaknijmy, nawet odpowiedzmy. Nawet odpowiedzmy na zasadzie, jak jest 300 pytań, jutro z Henkiem 12 o 3. No i niech się głowi kobita. Ale też zadbanie o siebie w postaci piękności i urody ważne by było. W sercu z kolei powinna zachowywać się jako ten głupiec. Mam doświadczenie, ale teraz to dopiero mogę zwariować. Uwielbiam taki przedwojenny film, tam jest jakaś taka hrabinia. I ona mówi, ja już mam 80 lat. Ja mogę. Ja mam 80 lat, ja mogę. I właśnie tak hrabinia powinna postępować. Ja mam 50 lat, ja mogę. Ja już jestem, ja już mam w tym wieku, że ja mogę. To jest rewelacja. Zresztą to jest bardzo dobre. Natomiast na pewno w działaniu wyjść z dziesiątki mieczy, uważać na ludzi, uważać na to, co mówią i uważać, jacy są. Z ludźmi można przestawać, ale czasem trzeba nabrać do nich zdrowego dystansu po to, żeby ocenić ich zamiary. Tak po prostu. Dobrze. Ktoś tu cudownie, żeby być na live, mi już zniknęło. Super, ja też się cieszę. Taki live pod tytułem nie wiadomo, czy ktoś przyjdzie, bo już wszyscy biegają, karkówki kupują, pierogi lepią. Dobrze, nie mamy urodzin. Na razie nie. Dobra. Słuchajcie, mam kilka ważnych ogłoszeń, słuchajcie, bo tak. Jesteśmy po pełni. Łapię, esbaty, łapię. Za dwa dni zapomnę. Więc zbliżamy się do nowiu. Więc tutaj na ten nów kolejny można się zakupowywać, zapisywać. I słuchajcie, nowie będziemy robić w ten sposób teraz, że będziemy robić taką serię. Zaklęcia dla nowiu i dla pełni przez cały rok będą te same. Oczyszczające będzie nowiowe, pełniowe będzie wzmacniające. Zrobimy sobie taki cykl 12 bądź 13 esbatowy, bo to czasem w miesiącu wypadają dwa, a w tym roku chyba nie było, więc ten blue moon może się pojawić, bo to tak co 2,5 roku mniej więcej.
Więc to tak. I będziemy sobie losować runy przy każdym i sobie zrobimy tabelkę. Jak sobie zrobimy tabelkę, to będziemy wiedzieć, kiedy uczestniczyliśmy, kiedy nie, jakie były runy, jak powstaje nam koło roku generalnie fajne. I oczywiście runy będą działać od pełni do pełni, bądź od nowiu do nowiu. Natomiast takie koło roku włożone do księgi to jest taki kolejny artefakt wzmacniający naszą magiczną moc. Takie świadectwo tego, co robiliśmy, naszych działań. I to też zawsze dodaje takiego punktu do many mocy magicznej. Zawsze. To nie ma bata. To tak jak z rozwojem mięśni. O mięśniach jeszcze dzisiaj będzie. Natomiast właśnie tak. Więc jeżeli ktoś chce zacząć cykl w styczniu już. Co ja tu mam? Matko, siano, gniazdo. Dobra. Jak ktoś chce zacząć cykl już, to należy się zapisywać, czyli stare zasady, 22 zł, rytual esotarot@gmail.com i imię i rok urodzenia jest potrzebny, bo robicie wpłatę przed, po, w międzyczasie, także to już wasze sumienia, to oczywiście my tam sobie sprawdzamy i tam wiemy, ale zawsze ktoś może później, wcześniej, wiecie jak to jest, dobrze, czyli tutaj zapisujemy się na NUF, pierwsze oczyszczenie w styczniu, fajnie, bo akurat zaczniemy rok z przytupem oczyszczającym. No to tak w sumie jak się powinno. My tych roków mamy, słuchajcie, lekko pogański, lekko wikański, lekko numerologiczny, potem jeszcze taki zwykły, ale egregor jest egregorem, każde święto należy celebrować, jakkolwiek to nie zabrzmi, więc fajnie. No i także zapraszam serdecznie i nie wiem, czy nie będziemy również właśnie wiązać tej energii w postaci węzłów. To jeszcze napiszę, przemyślę i trzeba będzie przygotować w takim razie sznurki. I będziemy wiązać. I będzie fajnie, bo będziemy sobie cyklować. Taki cykl, bardzo fajna rzecz. No i to jest jedyna rzecz odpłatna, rytualna, dlatego że jeszcze tak, słuchajcie, czekaj, tylko muszę sięgnąć, czy zna, jest. Tu mam Julę, to znaczy w ogóle Vlogmasy. No i zgubiłam dekret, super. Musiałam szukać dekretu. Pewnie wyrzuciłam. Mogłam, bo ja to już wszystko mogłam. Słuchajcie, od dzisiaj do czwartku. Tak, bo w piątek jest Wigilia. Od dzisiaj do czwartku mamy 4 rytuały o 21. Odcięcie odbytów, bo mi się pomyliła rozpiska, słuchajcie, że było śmiesznie i to odtrucie mentalne już było, tylko było oczyszczenie z odtruciem mentalnym, więc ten, rypło mi się, ale nieważne. Odcięcie odbytów w poniedziałek, ochrona grupy we wtorek, konsekracja portfela w środę, ja wręcz nawet już mam spakowane portfele, oczyszczanie domu i domowników, sól i woda będzie do tego potrzebna, superaście. No i potem dopiero już w tygodniu poświątecznym konsekracja świecy i odcinanie od klątw i wyciąganie cierni, zostaną nam 3 rytuały po świętach. Czy cena za nowej pełni się zmieniła? Nie, dlatego że liczę na waszą obecność po prostu. Nie chcę zmieniać ceny. Mam nadzieję, że nadrobimy wszystkie podwyżki ilością uczestników. Taki sprytny ten. Ale ja naprawdę zgubiłam ten. Będę musiała go wydrukować. Ojoj. Czekajcie. Że jak ja coś zgubię i nie znajdę, to zaraz będę wszystkiego szukać. Od wczoraj szukam niebieskiego i nie znalazłam. Co to jest niebieskie? Kto wie, ten wie. No, także będziemy w tym tygodniu. No bo tak, piątek jest Wigilia. Sobotę jest pierwszy dzień świąt, niedzielę jest drugi dzień świąt, nie będziemy robić. W poniedziałek nie wiem, czy będziemy robić, bądź we wtorek. Coś tam poprzesuwamy, będę was informować, bo chciałabym wrócić do domu. I a propos mojego wyjazdu, o koty się nie martw, ta. Brat mój Sylwester powiedział, będę, masz komputer, masz wygodne łóżko, masz pełną lodówkę, masz 2 koty, damy radę. Także mamy tutaj pilnowaka, a jeszcze właśnie mi powiedziałam, słuchajcie, jak macie ochotę, bo tam nowa, wiadomo, na Wigilię to każdy gdzieś coś, jak macie ochotę, to spędzajcie święta, oddychajcie, lepcie bałwana, możecie odśnieżyć. Także koty będą miały się dobrze, kotów nie zabieramy. Boże, jak dobrze mieć ludzi koło siebie. A co z portfelem? Bo nowy portfel, Lidka to mówi, że ma. No to dobrze, no będzie konsekracja. W środę wychodzi, że. Dlatego że ja zabieram do konsekracji, muszę właśnie olejki pobrać. Dzisiaj będzie pakowanie. Drama.
Drugie ogłoszenie jest takie, że chciałabym, żebyście jutro, to jest Jule, oglądali vloga. Dlatego, że dnia 21 będzie puszczone taniec Sylwestra. Zrobił to. Tego się nie odzobaczy. My mamy w ogóle bloopersy jakby poza programowe. One nie, bo co jest Vegas, to zostaje Vegas, natomiast myśmy po prostu padli ze śmiechu. To umieraliśmy, jak on to tańczył. Ja po prostu tam kwiczam, brzuch mnie bolał, kolki dostaliśmy. Ale jest nagrany taniec, także warto by było, wiecie, że on zawsze robi świąteczny taniec, także tak. Grażan mówi, a może portfel po świętach, bo prezenty na święta może będą pod choinkę, nowe portfele. Zawsze można odtworzyć, kochana, także to nie ma problemu. A to jest trochę tak, że jak się w dziwny sposób umówię z energiami, to jak... Ja oczywiście rozumiem logiczne przesłanki poświąteczne, natomiast po pierwsze my zawsze i tak robiliśmy do świąt, bo nie było przerwy sobotnio-niedzielnej, a po drugie, jak ja mam taką rozpiskę, wiecie, z energiami, nie chciałabym im mówić, to jednak może coś tam. Więc następnym razem pomyślę na ten temat. Zawsze można odtworzyć. Także no. Także będziemy mieli taniec z Sylwestra. Jutrzejszy vlog, tak? 21. Tak, 21. Muszę pamiętać, że dzisiaj podatki wpłacić. 20. Dobrze, to jest to. A, i słuchajcie. Rusza grupa Fit Jednorożców od stycznia. Zasady są fit jednorożce, czyli będziemy nóżkami i rączkami wymachiwać. Znaczy, na ile kto może i w ogóle ja już prowadzi nasza Antośka, trener, Chudzinka, Szczypawek. Nasz Szczypawek Antośka prowadzi. No, ale Antośka tam prowadzi grupy, więc ona tam wie, którą nóżkę w prawo, którą nóżkę w lewo ten. Myślę, że zajęcia dla generalnie wszystkich, bo tam nie będzie jakichś, wiecie, siłowo obciążająco kardio różnych innych dziwnych. Możecie znaleźć na Facebooku właśnie tą grupę Fit Jednorożcy. Zasada jest taka. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i w czwartki około godziny 19. Jednorazowe uczestniczenie w zajęciach to 10 zł. Będzie konto Antośki na tej grupie i możemy sobie wpłacać. I co? Antośka to ogólnie ogarnie. No, także Antośka to sobie ogarnie. Myślę, że ja sobie tak patrzyłam, żeby od stycznia iść na jakieś ćwiczenia, jak zobaczyłam 2790 zł za miesiąc, dwa razy w tygodniu po godzinie trampolin, to stwierdziłam, że chyba sobie kupię skakankę pierdziel. Zosia Samosia, 2790. Więc dycha za zajęcia i będziemy nóżka w prawo, nóżka w lewo. Myślę, że warto... bo my zawsze i tak robimy postanowienia noworoczne, umówmy się. Znaczy ja miałam taki ten długi okres, nigdy nie robiłam, ja teraz nie robię postanowień, nie robię plany, więc planuję, żeby, nie planuję, żeby, nie wiem, schudnąć, bo schudnę w przyszłym roku. Nie, planuję wziąć się za ćwiczenia za Antośką po prostu i to jest realne, bo sobie wtedy zmuszę się dwa razy w tygodniu, nóżkę w prawo, nóżkę w lewo dam i super. Te trampoliny nie są zdrowe. Znaczy, wiesz co, Nie wiem, nie chcę tego wiedzieć. Ja mam wrażenie, że jakbym miała trampolinę w ogródku, to bym nic nie robiła, tylko skakała. Miałabym bardzo duży fan. Masło nie jest zdrowe, jajka nie są zdrowe, powietrze nie jest zdrowe, chemitrailsy nie są zdrowe, nic nie jest zdrowe. Ja myślę, że dla ludzi jest wszystko, nawet woda jest zdrowa w odpowiednich ilościach, czy z odpowiednim użyciem narzędzia. Tarot też nie jest zdrowy w rękach idiotów, trampolinę pewnie też, więc to wiecie, ile ludzi tyle zdań. Tutaj mówi, że terapeutka mówiła na szkole rodzenia. No, ile ludzi, tyle zdań. Zdrowy rozsądek naszym przewodnikiem. Tak mi się wydaje. Ja jakbym miała trampolinę, to przypuszczam, żebym tam miała, wiecie, bo skakanie jest super. Juhu, ja nie mówię, że tak. No, że są urazowe, że to... No, ale słuchajcie, rower też bywa urazowy. Rolki też pewnie nie są zdrowe. Bieganie, cycki bolą. Oddech boli. Na przykład, jak ja bym próbowała biegać. Także dla ludzi wszystko, tak? Dla ludzi wszystko. Tylko, że zdrowy rozsądek i umiar jest najważniejszy, tak mi się wydaje. Więc zapraszam na te fit jednorożce, gdyby któraś z naszych po prostu lasek przyciasteczkowała, bo ciastki to są obowiązki jednorożców, to wiecie. No i
będziemy się wyginać, śmiało ciało, nikt nie będzie nas widział i oceniał, co też jest fajne, i prysznic blisko. Myślę, że cena jest bardzo taka symboliczna, po prostu za czas Antośki. Mam nadzieję, że będzie nas dużo. Antosia mówi, że ma czas, bo aktualnie akurat nie będzie od stycznia pracowała, więc fajnie by było, żeby nasz jednorożec miał na mleczko i bułeczkę, a my normalnie tutaj, wiecie, to nawet może o ujędrnienie bardziej, to z tym skupieniem, umówmy się, że tak, wiecie, to zależy, jak leży, ale no fajnie. O, tutaj Ewelina mówi, jazda konna jest boska. I wszystko jest boskie, na koniu też można się połamać, stój, kręgosłup stracić, wiecie. Wszystko dla ludzi, tak mi się wydaje. Ale po mojemu. Dobra, to mamy fit jednorożce i kolejne ważne ogłoszenie, że kurs Tarota, który Wam już zapowiadam, bo wpadłam na ten pomysł pół roku temu, będzie miał miejsce od stycznia. No i będzie miał miejsce w środy co tydzień. Tylko że pierwsza środa jest pierwszego, więc umówmy się nie wtedy, czyli od 8. Tak naprawdę to będą i tak 4 tygodnie w styczniu. No, będziemy szli takim trybem, wiecie, szkolnym, bym powiedziała. Czyli w środy o godzinie 19. Czyli 5? 8 jest środa w styczniu. Wiem, czy moja mam 5? Masz grudzień może? To może pomyliłam? Może ja miałam grudzień? Możliwe, że ja miałam grudzień? No to od 5. A widzicie, bardzo dobrze. No to od 5 będzie, czyli i tak są 4 środy w styczniu, bardzo dobrze. To będzie tak. I pierwsze pytanie, już mamy gdzie się płacić. Ja już Wam mówię tak, jak ktoś chce się zapisać na te korepetycje, no to będą takie zapisy, umówmy się, miesięczne. Trzeba będzie potwierdzić swoją obecność na kolejny miesiąc, dlatego jest wcześniej jak gdyby akcja. Z tego względu, że trzeba będzie ogarnąć maile, żeby linki Wam dawać do miesięcznych programów. Tam są 4 średnio, tak, na miesiąc. Godzina 19, dlatego że planuję, że godzina, no to będzie. Ja o 21, wiecie, zawsze mam jakieś działania magiczne albo wieczory z wróżką, ale gdyby nam się przedłużyło, to ta 19 jest taka bezpieczna. Te programy nie trzeba być na żywo, fajnie być na żywo. I zobaczycie, bo to wiśnie mogą potwierdzić wiśniewki, że przyzwyczajacie się tak do bycia na żywo, że po prostu reorganizujecie swój czas na magiczne rzeczy, bo fajnie jest być razem. To chyba, że coś wypadnie strasznie, więc tak. No to o tej 19, żeby dać sobie właśnie ten czas i przestrzeń na zagadanie się na przykład. Zapisy są, jeżeli chcecie się zapisać, na mail hrabina@gmail.com. Ja będę konstruowała ogłoszenie. I jak się zapiszecie, to dostaniecie mail zwrotny z numerem konta, kiedy odbywają się zajęcia, pozdrowieniami ode mnie, bo ja już napisałam regułkę, więc tam będzie ta regułka. No i 5 w takim razie w środę zaczynamy. Ja ostrzegam, że będę mogła mieć dziwne reakcje, bo będę miała śrubowanie, więc mogę być kwadratowa w styczniu w ogóle. No ale nawet gdybym czegoś nie zrobiła, to odrobię, tak? Bo to jest ta przewaga, że słuchajcie, usiądę i się z Wami spotkam, ogłoszę z Wami spotkam, więc czy tam światła braknie, czy ja po prostu, nie wiem, padnę z bólu. Mam nadzieję, że nie, bo jakby gdybym Wam nie mówiła, że coś się dzieje zębologicznie, to byście nie zauważyli, że ja ze śrubami jestem i czekałam pół roku na to, że ten, także u mnie akurat to odpukać ładnie poszło, ale może być różnie, tak? To są jednak operacyjne już rzeczy, więc tak. I myślę, że i to jest trochę tak, że można się zapisać w styczniu, można się zapisać w lutym, można się zapisać w marcu, można wykupić wcześniejsze miesiące i mieć dostęp do wszystkiego, nawet jak się później zdecyduje, bo na przykład koleżanka mi powie, że jest super bądź, nie? Oczywiście liczę na Waszą uczciwość. Ja nie mówię, że jak są dwie siostry w domu, to mają obie kupować. Bo to wiadomo, umówmy się, dom jest domem, ale liczę na Waszą uczciwość, że to nie będzie tak, no ja nie mam takiego osprzętu, żeby tam blokować, kodować, tak? I liczę na Waszą uczciwość, że jak będziecie, nie wiem, będzie miała jedna, to nie, że udostępni 5 następnym, tylko że po prostu każdy będzie korzystał i będzie dawał i brał. Na tej zasadzie to już liczę na uczciwość jednorożców. Natomiast, no bo tam w jednym domu to, umówmy się, to przecież to tak jak my byśmy z Dorotą gdzieś tam też, chociaż zdarzało nam się kupić osobne kursy, dla szacunku, dla... W ogóle u znajomych. U znajomych, dla kursowaczy, dokładnie. Tak, bo tak, na jednym komputerze słuchałyśmy, ale miałyśmy dwa kursy. Cena jest 120 zł za miesiąc, słuchajcie, czyli nam wychodzi tak naprawdę 30 zł za spotkanie, no więc w tym momencie takich korków
tej cenie nie ma. Bardzo dobrze, myślę, że tutaj znowu polecimy ilościowo i wy będziecie zadowoleni z niskiej ceny, a ja z dużego zarobku. I wszechświat stoi otworem, tak powinno być. Powinno być mnóstwo. I tutaj jeszcze, czy trzeba kupować teraz karty? Słuchajcie, nie bardzo trzeba, dlatego że tak naprawdę jak te karty wyglądają, możecie sobie wygooglować i mieć przed oczyma po prostu. Ja przypuszczam, że ja też muszę znaleźć te kursowe wielkie, co by je było widać po prostu na stole, to swoją drogą. Niemniej w pewnym momencie zaczniemy te karty trochę trenować, trochę stawiać. Ja muszę w ogóle, Boże, to po świętach będę miała kupę roboty, bo muszę znaleźć pewne jeszcze takie rzeczy tarotowe. No nic, no będę się musiała przygotować od świeże teorie, nie tylko praktykę. No, także będziemy działać. Jest to kurs dla początkujących. Wiedźmy, które... Znaczy ja przypuszczam, że na przykład ja bym się zapisała, bo ja lubię sobie 5 razy słuchać tego samego, bo i tak za każdym razem odkrywam coś nowego i trochę pod innym kątem, bo inna osoba prowadzi. Niemniej jest to nauka od początku. Także tak. Dobrze. O, tu tak patrzę, co tam piszecie. A że jestem dla Was bardzo dostępna i służę pomocą. A czy to tak z jednej strony, tak z drugiej nie. Do mnie trzeba się trochę dokopać. Bo tak. Jeżeli są bardzo na przykład pretensjonalni klienci pod tytułem, ale jak to nie przez WhatsAppa, jak to nie, ale jestem z zagranicy. Mówię, ja też jestem z zagranicy z Pani perspektywy. A nie używam żadnych komunikatorów, bo mam taką zasadę, a jestem dziwna, mogę. Jestem ekscentrykiem. Nie tylko przez telefon i tyle. Bez żadnych komunikatorów. Nie mam ochoty na instalowanie aplikacji, tak mam wszystko, i tak chłopaki z Google po prostu słuchają non-stop, co mówimy i śledzą. Natomiast żadna wróżba nie była przeprowadzona normalnie. Sorry. Bo jak włączałam się na niewidoczny, to się zrywało połączenie, a w momencie, kiedy byłam na normalnym, to nagle wszyscy mają ten numer i wszyscy dzwonią, bo po prostu tak, nie? Więc to jest podyktowane taką wygodą, jak gdyby komfortem mojego działania i stawiania kart. Natomiast do mnie się trzeba dokopać. Ja owszem, jestem dostępna, ale owszem, mam dalekie terminy. Owszem, jestem dostępna, ale owszem, nie lubię roszczeniowych ludzi, ale jak to? Ale ja nie mogę, ja nie mam konta, bo ja za granicą jestem. Mówię, Matko Bosko, no faktycznie. Nie masz ciotki tutaj, żeby tam i potem jej przelać. Albo nie potrafisz... Ja się zastanawiam czasem, czy Polakom za granicą odbierają logikę. Nie wiem, albo... Ostrożnie. Ale oświećcie mnie. Bo gdybym ja była Polką za granicą, posiadałabym na pewno konto internetowe w Banku Polskim po to, żeby od czasu do czasu, nie wiem, matka mi wpłaciła 200 zł, żebym mogła sobie w Polsce kupić, nie wiem, paprotkę, która by mi przyszła, matka by odebrała, ja bym przyjechała do domu i ją miała. Nie wiem, ja się nie znam, ale teraz nie muszę patatajać na koniu do banku, żeby wypisać czek albo coś, tylko robię to wszystko przez internet. I może się nie znam, ale... Ale to my mamy mieć konto walutowe. A nie, to my mamy mieć konto walutowe. Nie, ja i tak muszę ogarniać. PayPala i... Jest PayPal dla zagranicy, jest zwykłe konto i tak naprawdę... To, a mi to dziwi. Nieudogodnione. Mi to dziwi, po prostu. Nie, nie, ale to mówię, to też jest długa dyskusja, bo na przykład u mnie w rodzinie siostrzeniec mówi, bo ty możesz mieć to, tamto, tamto, tamto i zobacz, to by się ułatwiła i w ogóle. Nie. Ja nie chcę nikomu nic ułatwiać, do mnie trzeba się dostać i to już jest wtedy wyrażenie woli, ja chcę tę wróżkę. I ta wróżka zrobi co może, żeby było jak najlepiej, ale trzeba trochę życie tutaj, energii w to włożyć trzeba, także tak. Anna Maria mówi naturalnie, że tak, ja mieszkam za granicą, załatwiam wszystko przez internet. No właśnie. Połowa dziewczyn jest. No oczywiście, że połowa dziewczyn jest normalnie i nie ma problemu, tak, a mnie to dziwi. No kiedyś były takie czasy, że ja to pamiętam, że to pierwsze konto to w ogóle musiałam być współ ten jeszcze mojego chłopaka, wtedy potem drugiego przyszłego męża, nie? No. Także dramy były, ale teraz to jest wszystko takie ułatwione, więc jestem zadziwiająca. Ewa mówi, że są problemy z płatnościami, ale jak masz polskie konto? Ale polskie konto przez internet, problemy z płatnością, no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie jestem za granicą. Nie, może macie blokowane te strony, a ja się tu wymądrzam. Nie wiem, ja bym miała polskie konto i sobie je tam miała. Nawet jakbym przyjechała raz na pół roku, to bym dała matce walutę. Matka by wpłatę zrobiła. Ja bym wpłatę zrobiła, nie musiałabym dać nikomu walucie. Utrudniam sytuację. Ale może jest inaczej. Nie wiem. No, i co? I chyba tyle się nagadałam normalnie. Coś jeszcze? Asystentko?
Coś jeszcze, urodziny były, nikt, mało osób, tak? Mało osób. Kurs ogłosiłaś? Kurs ogłosiłam, także także na ten kurs Tarota, Dorota wstawi Wam teraz tego maila, na którego się trzeba zapisywać. Przerwa dostaniecie wszelkie... w sklepie jest, mówiłaś? Nie, przerwa świąteczna jest w sklepie, jutro nas nie ma i do końca grudnia. Sklep jest zamknięty właściwie do 5. Można stycznia. Wszystko kupować, wszystko. Tylko nic się nie dostanie. A i właśnie a propos kupowania, tak, na ostatnią chwilę. Bransoletki roczne tylko do końca grudnia i olejek Jule tylko do końca grudnia, więc warto by było, jakby ktoś chciał mieć. Ta bransoletka roczna, ja mam wszystko już na tym ręku, słuchajcie, ale tak, nie wiem czemu tak wyszło. Tegoroczna jest ta, a stara, nowa. Stara, nowa. Nowa jest w wibracyjnie innych kolorach, tak żeby się rozróżniała. To są jak bućki na jarmarkach, słuchajcie. Każda ma swój rocznik. Ja już noszę, będę konsekrowała je po prostu sylwestrowo. A czy na przełomie... Albo zrobię to 31... Ile grudzi ma? 31. Albo 31, albo 1. Natomiast no to już wtedy nie można kupić, bo to jest jakby, no wiecie, rytualne, więc się nie wróci. Się nie wróci. Czy Ewcia, nasza wisienka, miała przysłanie, jest pytanie. Nie. No to bez zgody, ale wiśnia mnie może... Czy najwyżej... Ewa się tutaj zgłaszała, czy jak coś najwyżej mnie, najwyżej mnie wiśnia zabije, trudno. Własna wiśnia to może mnie zamordować. A jak mnie nie zabije, to odsłucha. Zrobimy. Przesłanie... Dobrze, trzeba wyjść z przeciążenia w głowie, dlatego że ciężka praca nie oznacza ciężkich myśli. Czasem jeżeli złachamy się przy orce na ugorze, możemy być bardzo świezi, wypoczęci i cudownie myślący, a wszystko zależy od tego, jak poukładamy głowę. Gorsze jest przeciążenie psychiczne niż fizyczne i o tym należy pamiętać. No taki trudne przesłanie, dlatego że i serce musi wyjść z lęków. Po to, żeby było dobrze, trzeba sięgnąć poza te granice, których się boimy po prostu. Ale już gwiazda w działaniach prowadzi, więc jeżeli tylko wyjdziesz z ograniczeń i cokolwiek zrobisz, to już jak cię żywioły pchną, jak cię żywioły pacną, to już polecisz w dobrym kierunku. Także tak to wygląda. Dobra, to czekam na Wasze zgłoszenia na kurs. Na Fit Jednorożce, grupa na Facebooku Fit Jednorożce, to mówię 10 zł zajęcia, wtorek, czwartek, okolice godziny 19, pół godziny do 40 minut, mówiła Tośka. Zadychę za zajęcia, ona tam będzie ogarniała i numer konta i wszystko, więc to już się na grupie dowiecie. Fajnie by było, gdybyście byli, bo będziemy sobie tam wspólnie, wiecie, ujędrniać nasze poślady wiedźmowe. To warto. No a przy okazji... A troszkę dostanie za swoje działanie to, co powinna dostać. No, znowu liczymy na dużo osób. Ostatnio, jak była ta grupa, to ona brała zapłatę w żelkach, a ja wczoraj mówię, basta. Nie masz roboty? Chcesz sobie kupić bułkę? Bierz, mało, ale bierz. No, także tak. Gdzie będzie dostępny adres mailowy, pod którym można się zgłaszać na kurs dla początkujących? Ja jeszcze na szkole za chwilę zrobię. Zaraz będzie ogłoszenie. A już to wysłałam. No, także... Hrabina kursy, tak, to jest najprostsze. Hrabina kursy, to przez samocha, z małych liter. Hrabina kursy, @gmail.com. Nie ma, no. Pentagram, czuję uśmiech. Poszeptane. Pełnia, fitny, jednorożce i kurs Tarota, na który należy się zgłaszać. Sama jestem ciekawa, ile nas będzie, także... Będziemy ogarniać. I tak jak mówię, co środa o 19:00, gdybym ja coś zawaliła, bo tak jak mówię, no trochę ten dentysta coś tam, to będziemy sobie się umawiać, to jest zawsze do odsłuchania, nie będzie z tym problemu, bo to jakby ja prowadzę, to nikt nie musi przyjechać, nikt nie musi, żeby jak ta osoba jest, żeby było światło, internet, coś, wiecie, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast ja sobie to odrobię wtedy. No i to tak jak patrzę na te miesiące, to tak, w styczniu 4 spotkania, nie chcę mi się już wysyłać. Luty ja też 4. Wchodzić i wszystko ogarnąć. Także... Marzec 5 nawet wychodzi. No, po prostu co środa będziemy sobie tak. Będziemy sobie tak działać. Dobra, żegnam się z widzami z YouTube'a. Muszę trafić znowu. Pa, pa, pa. Tu mam też kamerę, ale to oczywiście się gapię w Instagram. Du, 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 du. Okay.